Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, tak jak wskazuje zajawka, będzie temat dróg. Dróg tych, co się robi tutaj w naszej gminie, ale i pewnej polityki, która jest polityki, czy takiej narracji, jaka towarzyszy wszystkim rządom, odkąd pamiętam, że drogi to są tak ważne, infrastruktura drogowa jest tak ważna, że nic ważniejszego nie ma. I to jest tak oczywista oczywistość, że w ogóle komentowanie tego to jest no, aż nieładne. Ja zawsze mówiłem, że budowa dróg w gminie jest tak konieczna i tak potrzebna, jak zakładanie majtek na 4 litery. Więc czy my, jak rozmawiamy między sobą, to rozmawiamy, czy jesteś w majtkach, czy założyłaś majtki, czy nie założyłaś majtek, czy zdjęłaś, to już inna kwestia. A to jest głównym elementem debat. Każda sesja, każda komisja, każde wystąpienie, budujemy drogi. Proszę Państwa, to jest oczywiste. Problem, z którym ja się zderzam, polega na tym, że o ile kierunki rozwoju tych, czy inaczej, kierunki budowania tych dróg w gminie powinien zajmować się samorząd w debacie, wespół z ekspertami i mieszkańcami, to o tyle sama kolejność remontów dróg i potrzeb powinna wynikać z potrzeb. Tym się powinni zajmować urzędnicy. Natomiast jest na odwrót. Dołożysz się do drogi powiatowej, to ci wyremontujemy. To jest jakiś skandal. I każdy o tym mówi. Nie, to nie jest tak, że ludzie o tym nie wiedzą, samorządowcy. Było to wielokrotnie powtarzane, również w kazimierskim samorządzie. Ale jest taki zwyczaj, że jak nie dasz, to nie dostaniesz. Przed wyborami można zobaczyć teraz, jak, zresztą nie tylko przed wyborami, bo był Fundusz Dróg Lokalnych. Obecny rząd bardzo dużo daje tych pieniędzy na drogi i dobrze. Tylko to nie jest rzecz, która, o ile jest bardzo ważna, to nie jest rzeczą najważniejszą. A już inną kwestią jest to, czy te drogi budujemy właściwie, we właściwym kierunku, czyli w kolejności potrzeb. To już jest, proszę Państwa, oczywista oczywistość, że nie. Dlaczego? Podam Państwu przykład. Na końcu tego komentarza zamieściłem film, o którym za chwilę, ale najpierw chciałem Państwu skomentować to, co dzieje się w przedmiocie budowy czy przebudowy dróg. Jak pamiętacie Państwo, słynna droga, przebudowa drogi Parchatka z Będowice skończyła się totalnym skandalem. Wyłożyliśmy o ponad 2 miliony więcej, czy blisko 2 miliony więcej za drogę, przez to, że burmistrz nie potrafił zadbać o to, a nie potrafił nie dlatego, że może nie umiał, tylko dlatego, że to było wszystko na kolanie robione na CITO. To nie chcę wgłębiać się w temat, bo znam go wbrew temu, co mówił niejaki Borychawski Jarosław, radny Kazimierza Dolnego, gminy, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnej z okręgu właśnie z Będowic. Mniej więcej w ciągu miesiąca, półtoraj były wydane wszystkie zgody, pozwolenia, przetargi i to nie mogło się skończyć niczym poza skandalem, który rzeczywiście był. Ale teraz mamy, oczywiście nie można zapomnieć o tym, że pan burmistrz został uznany winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co dla samorządowca jest wyrokiem śmierci. Tak, naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest wyrokiem śmierci dla samorządowca, ponieważ świadczy o jego dyletanctwie i działaniem na szkodę interesu publicznego.
nieistotne, czy to było świadome, czy nie. Nie. Mamy przebudowę drogi w Okalu. To są zdjęcia, ale ten bałagan, gdzie nawet tablice rzucono w krzaki miejscowości, chociaż w zasadzie to miałbym prośbę do mieszkańców Okala, żeby nie ustawiać tam żadnych znaków ani tablic, żeby burmistrz Godlewski, jak będzie wracał do domu, nie miał przeszkód. A to jest dla bezpieczeństwa jego i innych użytkowników dróg. Droga, która jest budowana do Okala, przebudowywana, czyli wylewany dywanik asfaltowy, sama droga z formalnego punktu widzenia jest robiona w sposób nie do końca właściwy. Nie poproszono, część mieszkańców nie wyraziła zgodę na poszerzenie, a stało się tak dlatego, że nie było komu zadbać o to, żeby z tymi mieszkańcami rozmawiać. Oczywiście będą wywłaszczenia pewnie w tych miejscach, co jest, będzie to konieczne i gmina na pewno zapłaci te pieniądze, to nie ulega wątpliwości. Pytanie kiedy? Nikt z radnych o te kwestie poza mną nie pytał. Pytałem na tej ostatniej sesji, burmistrz temat zignorował, jak zresztą zawsze, ponieważ nie umie rozmawiać z ludźmi. On umie rozmawiać z tymi, którzy go chwalą, a z tymi, co się odnoszą do niego merytorycznie, nawet krytycznie, to uważa za wrogów. Tak to właśnie wygląda w miejscowości Okale. Te zdjęcia, które są również pod filmem, do Państwa dyspozycji. I teraz kolejna rzecz. Oczywiście w niektórych miejscowościach, chociażby w Rzeczycy, jest piękna droga, zrobiona dobrze. Problem jest inny. Zobaczcie Państwo, co jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Skoro budujemy drogę, ona nie może być tylko dlatego, że tam mieszka znajomy burmistrza. Mówię tutaj, powiedzmy, tak trochę z przekorą. Tylko jeżeli budujemy drogę, to ona wokół tej drogi powinny powstać domy. Czyli to jakiś kierunek planowania przestrzennego. Planowania przestrzennego. Co w tym przypadku jest kulawy. Ale zbudowaliśmy drogę na Rzeczyce, która jest świetnie zrobiona. Kolejną drogą czy ulicą to jest ulica Szkolna na tym fragmencie do Pani Wolnej. Mam nadzieję, że mieszkańcy tam, co mieszkają poza Panią Wolną, również będą mogli cieszyć się drogą. Tak. Ale tak to właśnie jest w polityce. Jak jesteś klakierem burmistrza, możesz liczyć na wszystko. Masz jakiekolwiek zdanie odrębne, że jesteś wrogiem, putinowcem, wagnerowcem, bandziorem. To są słowa, które są kierowane do nas. Do ludzi, którzy patrzą władzy na ręce po to tylko, żeby ciężko zapracowane pieniądze podatników były we właściwy sposób wykorzystywane. I kwestia ostatnia, którą chciałem poruszyć, to jest właśnie zasadność budowy drogi pomiędzy miejscowością Dąbrówka a miejscowością Zagajdzie, to jest inna gmina. Długi odcinek drogi, około 3 km, może nie całe, ale prawie, prowadzi z miejscowości Dąbrówka do Zagajdzie. Między polami, między sadami. To jest miejsce, gdzie można śmiało powiedzieć, że diabły małe chowają. Dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że w budżecie na 2023, bez jakiejkolwiek możliwości dyskusji na ten temat, ponieważ dwukrotnie miałem odebrany głos w tej sprawie, pytałem o zasadność budowy dróg, tej drogi. Ja rozumiem, że Magda Grabczak
przez to, że sprzedała interes swojego komitetu, ponieważ nie widziałem, żeby wprowadziła cokolwiek z programu, komitetu, który reprezentuje, przeszła na stronę burmistrza umownie, to jest może nie tyle umowny taki przekaz, ale rzeczywisty. Uczestniczyła w nagonce na mieszkańców Parchatki. W zamian za takie zachowania otrzymała drogę, która powinna się wytłumaczyć, czy tam ma pole, ponieważ droga z punktu widzenia potrzeb zarówno mieszkańców Zagajdzia, jak i Dąbrówki nie ma żadnego znaczenia. Obie te miejscowości mają dostęp do dróg powiatowych, doskonale wykonanych, asfaltowych, więc łączenie tych miejscowości miało tylko i wyłącznie charakter, w mojej ocenie, dojazdu w szpilkach do sadów, które zobaczycie Państwo na zdjęciach. Mało tego, nikt poza przewodniczącym Opoką nie odniósł się do tej sprawy, mimo że w budżecie zabezpieczono środki na ten cel 500 000 zł. W tym samym czasie w mieście nie jest załatwiona ulica Pod Zamcze, gdzie burmistrz obiecał zabezpieczyć pieniądze na ten cel, ale to jest bardzo prosta sprawa, wystarczy napisać wniosek. Ale jak nie napiszesz wniosku, to nie otrzymasz. Natomiast nie ma czegoś takiego zwyczaju czy praktyk w Radzie, że ktoś burmistrza sprawdzi. Ponieważ była komisja rewizyjna, ale przy pomocy siepaczy została zmarginalizowana. Teraz przewodniczącym jest Jakub Pruchniak, który, jak wiecie, jest zawsze, zmieniają się kadencje, on zawsze jest w tej komisji, który sprowadził do kabaretu, do karykatury funkcjonowania tej komisji. Nie mówiąc ulicy Zamkowej, gdzie w ogóle nawet nie pozwolono mówić, kiedy radny Dołęga mówił o potrzebie, został wyśmiany przez burmistrza, że to ma aż kosztować 10 milionów złotych. Skąd takie wyliczenia? Nie, no z głowy, po to, żeby utrwalić w ludziach przekonanie, że źle wybieraliście, bo jakbyście wybrali tutaj osobę, która jest cynglem, byłaby, czyli takim memem pana burmistrza, to moglibyście liczyć wtedy na to, co jest konieczne. Podobnie ulica Góry. Te zdjęcia, które są w sposób jaskrawy, pokazują obraz tej drogi, a która jest doraźnie remontowane przez zasypywanie jakimś gruzem. Były trociny z papą, jakieś odpady przylane betonem. Takie plomby, które po tygodniu wylatywały. I słyszymy, tutaj jest 2000, a tam ktoś zostało betonu przy budowie drogi w Bochotnicy, to tam wylaliśmy to. Tak relacjonują urzędnicy. No brakuje jeszcze, panie burmistrzu, żeby to zalagrować. Nie chcę się bardziej skupiać na tych kwestiach, ale to są rzeczy, które dzieją się za zgodą, przyzwoleniem mieszkańców i radnych, którzy są reprezentantami tych miejscowości. Czekam na zmiany w prawie, aby rady miejskie były okrojone co najmniej do połowy i wybierane były w jednych okręgach mandatowych. Czyli radni wybierani są z całej gminy, nie dzielone na ulice, po to tylko, żeby nie było możliwości sprzedawania się i kupowania tych radnych. Zapraszam Państwa do filmu, który zmontowałem, będąc na tej
drodze. Jaki to jest odcinek? Ile jest? Prawie ponad kilometr z okładem jest do samej miejscowości Dąbrówki, żeby dojechać drogą asfaltową, która prowadzi do Rogowa. Potem trzeba tam skręcić w bok, tak jak powiedziałem. To jest doskonałe miejsce, tam diabły małe chowało, albo psy szczekają. Wykonano drogę za niemal 500 000 zł. Jest wykonana, będzie wykonana na odcinku ponad 600 metrów. Do kogo? Do Sadu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania tego materiału. Pani Magdalena Grabczak, Adwokatem. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tak ogólnie chciałam powiedzieć, że dyskutujemy tutaj nad planem, nad tym, co sobie byśmy chcieli zaplanować, nie chcielibyśmy zaplanować. Słuchając tutaj tej dyskusji, trochę to przekładam na swoje podwórko i powiem Państwu, że u mnie w jednostce plan budżetu na kolejny rok jest już planowany w maju. I to, co sobie zaplanowaliśmy w maju, nie ma odzwierciedlenia zupełnie w tym, co jest w tej chwili w grudniu, co będziemy planować na 2023 rok. Więc ja mam nadzieję, że te wszystkie życzenia, które tutaj sobie wrzuciliśmy i ten plan do budżetu nam się ziści, chociaż w 99%. I chcę powiedzieć, że naprawdę ogromną, ciężką pracą jest stworzenie takiego budżetu, żeby to nam się spięło, dopięło, żeby były zgodne dochody, wydatki, przychody i rozchody. Więc tu chylę czoła i naprawdę wiem, ile kosztuje to pracę naszą, że tak powiem, sekcję finansową gminną. Ile nieprzespanych nocy i nerwów. I to nie jest tak, że się zamyka o godzinie 15 czy 15.30 drzwi i idzie się do domu i zajmuje się życiem rodzinnym, tylko gdzieś tam z tyłu w głowie siedzi, czy przesunięcia między zadaniami, paragrafami i inwestycjami, tak jak pani skarbnik tutaj mówiła, są dobre czy niedobre. Więc my tu sobie możemy gdybać, a mamy grudzień, tak? 19. Dzisiaj mamy piękny plan, wszyscy chcemy, żeby tak było. A może się okazać, że w lutym wszystko się nam wywróci do góry nogami i żadna, nie daj Boże, z tych pozycji nam się nie spełni. Także tyle z mojej strony. Ja uważam, że budżet jest zrobiony rzetelnie, jest spięty. Nikt z nas nie został jako radnych, jako sołectw i okręgów wyborczych pominięty. I myślę, że jest nawet zrobione to sprawiedliwie. Także to jest moja uwaga. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Na miarę naszych możliwości na dzień dzisiejszy. Pani skarbnik...